Do tego zdarzenia doszło 25 października tego roku. Około godziny pierwszej w nocy dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy nocnej w jednej z kamienic w centrum Bełchatowa. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze, którzy przybyli tam, zastali szarpiących się trzech mężczyzn. Po krótkiej ocenie sytuacji obezwładnili i zatrzymali dwóch agresywnych mężczyzn. To przestępczy rodzinny duet, dobrze znany bełchatowskiej policji. Mężczyźni byli pod działaniem alkoholu, zostali zatrzymani, osadzeni w policyjnym areszcie. Policjanci, wyjaśniając całe zajście, ustalili w rozmowie z 39-letnim mieszkańcem kamienicy, że wcześniej wyszedł on, aby zwrócić uwagę mężczyznom, którzy głośno się zachowywali, kopali w ściany i zakłócali ciszę i spokój nocny lokatorom tej kamienicy. Wówczas to obaj mężczyźni rzucili się na niego i pobili go. Zgodnie z prawem za pobicie grożą teraz 3 lata pozbawienia wolności.